Jeśli mielibyśmy wybrać na Morawach miasteczko, które ma wszystko, czego potrzebuje większość turystów, to byłby to zdecydowanie Mikulow. W samym środku winiarskiego centrum oferuje nam połączenie relaksu na łonie natury, wspaniałą przyrodę, długie kilometry szlaków pieszych i rowerowych pośród morawskich winnic, interesującą architekturą i ciekawą historią miasta. Jeśli dodamy jeszcze do tego fakt, że pobyt tutaj nie rujnuje naszego budżetu, to wygląda na to, że znaleźliśmy idealną destynację na spędzenie tu kilku przyjemnych dni. Będąc na Morawach, nie można nie odwiedzić Mikulowa. To niewielkie miasto zostało założone w XII wieku na szlaku wiodącym z Moraw do Dolnej Austrii. Teraz leży przy bardzo ruchliwej drodze z Brna do Wiednia i przejeżdżając tędy nie sposób nie zauważyć ogromnego zamku, który góruje nad okolicą. On znajduje się tutaj za mną, a jesteśmy właśnie na rynku we wspomnianym Mikulowie. Miasto to bardzo szybko uzyskało przywilej organizowania cotygodniowych targów w 1279 roku i wówczas dosyć się rozrosło. Nieopodal stąd było wczesne centrum czy rynek, ale miasto uległo przebudowie po pierwszym dużym pożarze. Początkowo w wiekach od XIII do XVI miasto było własnością znamienitego potężnego rodu Liechtensteinów. Natomiast gdzieś od połowy XVI wieku, kiedy sprzedali te dobra rodowi Dietrichsteinów, ci zapuścili tutaj korzenie na dobre, bo aż do 1945 roku byli tutaj panami. Takim najbardziej charakterystycznym punktem rynku jest kolumna Świętej Trójcy, zwana też kolumną morową. Jej wykonanie zlecił Walter Xavier Dietrichstein. Jest ona jedną z takich najbardziej okazałych barokowych kolumn tutaj na Morawach. W centralnej części rynku możecie zobaczyć fontannę, która została wzniesiona tutaj przez Dietrichsteinów w 1700 roku. Przedstawia ona w taki alegoryczny sposób boginię Pomonę, która w wierzeniach rzymskich uznawana była za boginię sadów, ogrodów, płodności i obfitości. Bogini trzyma właśnie herb Dietrichsteinów, a kiedyś fontanna ta służyła za źródło wody pitnej dla mieszkańców. Zahradka u Zaice. To właśnie tutaj, w tej karczmie, która tutaj istniała od 1688 roku, kucharz Gapa w 1784 roku wylał gorący olej na gnojnik przez okno kuchenne, na gnojnik, który leżał przy poczcie i zapoczątkował tym największy pożar, jaki miał miejsce w ogóle w Mikulowie. Spłonęło ponad 350 budynków i miasto zupełnie zmieniło oblicze po tym pożarze. Na Morawach na każdym kroku możecie degustować wspaniałe wina. Bardzo popularne jest w ogóle degustowanie wina na ulicy. Jest pełno sklepików, piwniczek, które oferują wino na lampki. Płacicie sobie wtedy 100 koron depozytu i możecie sobie z tym kieliszkiem wina spacerować po mieście, po zamku, a potem wypijacie i oddajecie, albo możecie sobie zabrać na pamiątkę z takim obrazkiem Mikulowa. To, co było też bardzo dla nas takie zaskakujące, jak byliśmy tutaj pierwszy raz, były dni Mikulowa. Tutaj jest zupełnie inna kultura picia. Wszyscy chodzą z tymi kieliszkami wina, natomiast nie ma w ogóle żadnych burt, awantur, wszystko jest dużą kulturą, wszędzie jest czysto, nie widać potłuczonego szkła. Więc zdecydowanie, jeśli chodzi o takie imprezy, to polecamy Mikulow i Morawy. Taka najbardziej popularna impreza tutaj to jest winobranie we wrześniu. Ale musicie myśleć o noclegach dużo, dużo wcześniej, bo my popatrzyliśmy pół roku do przodu i już ceny tych noclegów były naprawdę zawrotne. Ale jeśli kogoś nie ogranicza budżet, to myślę, że tutaj impreza wtedy jest naprawdę gruba. Kozi Hradek, czyli jeden z trzech skalnych zabytków miasta Mikulowa. Od niepamiętnych czasów wzgórze to było dość ważnym, jeśli chodzi o kontrolę tras między Brnem a Wiedniem. Dlatego w XV wieku wybudowano tutaj wieżę artyleryjską, która przyczyniła się do obrony miasta i grodu, na którym to później stanął zamek. Wejście na dziedziniec zamku jest bezpłatne. Możecie się poprzechadzać tymi ogrodami przyzamkowymi. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć wnętrze,
To są możliwe cztery opcje różnych tras. Bilety są od 120 do 180 koron. I są też wycieczki takie komentowane z przewodnikiem i można też część pałacu zobaczyć samodzielnie. Już z daleka, jadąc drogą 52, zobaczycie sylwetkę masywnego barokowego zamku na Morawach Południowych. Ten potężny zamek stojący nad skalnym urwiskiem już od kilku stuleci jest symbolem Mikulowa. Ciekawostką może być fakt, że zamek w 1945 roku podczas odwrotu armii niemieckiej niestety spłonął aż do fundamentów. Niemniej dzięki intensywnemu remontowi już po kilku latach udało się go ponownie otworzyć. Pierwotny ziemiański gród swoją obecną postać zawdzięcza przebudowie zapanowania rodu Dietrichsteinów po pożarze w 1719 roku. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Regionalnego w Mikulowie. W czasach świetności zamek gościł wielu znamienitych gości. Między innymi przebywał tu francuski cesarz Napoleon. Podobno tylko na jedną noc. Dziś na odwiedzających go turystów czekają tu różne ekspozycje muzealne. Obrazy z kolekcji rodziny Dietrichstein, zamkowa biblioteka. Miłośnicy wina będą mogli zobaczyć tematyczną wystawę na temat winiarstwa, która prezentuje wino już od czasów starożytnego Egiptu. W ramach tej trasy zobaczycie olbrzymią, jedną z największych w Europie, beczkę na wino o pojemności ponad 101 tysięcy litrów i wadze ponad 26 ton. W okresie letnim do zwiedzania udostępnione są także ogrody zamkowe, które są jednymi z największych ogrodów zamkowych w Republice Czeskiej. Składają się na nie tarasy położone na różnych wysokościach dookoła wzgórza. Na zamku organizowane są liczne imprezy i wydarzenia kulturalne, a do najbardziej znanych należy coroczne święto zbiorów winogron. Jesteśmy na zamku, a właściwie na tyłach kościoła świętego Wacława, którego wieżę zegarową widzicie. Można nią wejść jako na punkt widokowy z ładnym widoczkiem na całe miasto, ale co ciekawe, tutaj po prawej stronie mamy takie drzwi i przejście do samego kościoła. Nim nam się udawały się duchowni i możni, żeby nie mieszać się z plebsem, który wchodził dolnymi głównymi drzwiami. Z racji tego, że Morawy zwiedzamy z psami, no to kilka informacji oczywiście dla psiarzy. Jeśli chodzi o zamek na wzgórzu Mikulowskim, jest pewna niekonsekwencja. Przy głównej bramie będziecie mieli informację, że nie wolno wchodzić tutaj z psami. W bramie obok nie ma żadnej informacji, natomiast jak będziecie chcieli iść z dzielnicy żydowskiej na teren zamku, no to jest informacja, że można wchodzić z psami, z tym, że psy muszą być na smyczy, no i musicie pilnować, żeby nie sikały. Dawna dzielnica żydowska rozciągała się wśród dzisiejszych ulic Husowej i Zameckiej i znajdowała się u podnóża zamku po jego zachodniej stronie. Początki osadnictwa Żydów w Mikulowie sięgają 1421 roku, kiedy zostali oni wypędzeni z Austrii przez księcia Albrechta II Habsburga. Gmina z czasem zyskiwała na znaczeniu do tego stopnia, że w połowie XVII wieku stała się ona siedzibą morawskich rabinów. Według spisu ludności z tamtego czasu na tym terenie zamieszkiwało około 600 żydowskich rodzin, czyli to daje liczbę około 3000 osób i to było całkiem sporo. W takim też okresie największego rozkwitu w Mikulowie było 12 synagog. Potem taka swoboda przemieszczania się już między granicami spowodowała, że stopniowo ludność żydowska zaczęła odpływać tą do Austrii, aż do takiego smutnego momentu, kiedy w czasie II wojny światowej gmina żydowska tutaj praktycznie przestała istnieć. Cmentarz żydowski w północno-zachodniej części Mikulowa jest jednym z największych cmentarzy żydowskich na Morawach. Powstał w XV wieku i według różnych źródeł jest tutaj od 2,5 do 4 tysięcy nagrobków, z których najstarszy jest 1618 roku. Wszystkie macewy na tym cmentarzu skierowane są na południowy zachód. Wszystkie są w jednym kierunku. Czy ktoś z Was wie, czy to jest celowy zabieg? Swaty Kopeczek, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Mikulowa. Inaczej po prostu Święta Górka, która dominuje nad miastem. Ma wysokość zaledwie 363 metrów nad poziomem morza, ale zdecydowanie wybija się tutaj. Stąd wydawać by się mogło, że jest ona trochę wyższa. Na szczyt prowadzą stacje Drogi Krzyżowej i znajduje się tutaj też kaplica świętego Sebastiana i dzwonnica. Jest to dość charakterystyczne miejsce pod kątem przyrody. Został utworzony tutaj rezerwat przyrody, bo jest bardzo dużo chronionych gatunków roślin. No i ornitolodzy również będą w stanie wypatrzeć pewne rzadkie ptaki. No ale jak już wiecie z poprzednich odcinków, my to tak ornitologiczne raczej zera jesteśmy, więc trudno nam coś więcej na ten temat powiedzieć.
Na Święty Kopeczek możecie dostać się dwoma drogami. Niebieskim szlakiem, który prowadzi z centrum, tutaj z dołu, z Mikulowa. I to jest jakieś 130 metrów w górę, 15 minut drogi. Ewentualnie szlakiem żółtym, który zaczyna się gdzieś tam trochę niżej. I też można dojść. Jest troszkę dłuższa trasa, ale łagodniejsza. No i rozpościera się tam piękny widok. I tak, tam jest Turold. Pod nim są jaskinie. Mamy Kozi Hradek, taką wieżę. Mamy zamek w Mikulowie, poniżej rynek. I patrząc nieco bardziej na południe, tu już mamy Austrię. Będąc w Mikulowie, polecamy wybrać się do jaskini na Turoldzie, która znajduje się na terenie najstarszego przyrodniczego rezerwatu Palawy, wokół szczytu Turold. Szczyt o wysokości 385 metrów nad poziomem morza zbudowany jest z biało-szarego, bogatego w skamieniałości wapienia. Przez 60 lat wydobywano tu surowce i wtedy też w XIX wieku odkryto cenną archeologicznie krasową jaskinię turoldzką. Jest ona udostępniona dla zwiedzających od kwietnia do końca października, gdyż stanowi miejsce zimowania dla krytycznie zagrożonych wyginięciem gatunku nietoperza podkowca małego. Oprócz niego to dom dla innych gatunków nietoperzy, takich jak nietoperz wielki, nietoperz wodny, nocek czy gacek szary. Jaskinia na Turoldzie łączy się z sąsiednią jaskinią zwaną Lisią Norą, tworząc system obejmujący swoją długością 2950 metrów. Jest to największy system jaskiń w wapieniu mezozoicznym na terenie całej Republiki Czeskiej. Trasa turystyczna ma około kilometra długości. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem i trwa około godziny. Podczas wycieczki będziecie musieli pokonać 350 schodów i pamiętajcie, że temperatura w jaskini nie przekracza 9 stopni, więc żeby chłód nie popsuł Wam przyjemności zwiedzania, ubierzcie się ciepło. To jest prawdopodobnie korito rzeki, która zde protékala. Neví se přesně, co to bylo za řeku. Sirotki Hradek to na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie ruiny. Zamek powstał tutaj na przełomie XIII i XIV wieku, ufundowany przez Siegfrieda Weiss. Niestety fundator tego zamku zmarł jeszcze w tym samym roku, kiedy zamek ukończono i zamek stał się własnością królewską, a potem przeszedł we władanie rodu Liechtensteinów, którzy dołączyli go do swoich posiadłości w Mikulowie. Jeśli chodzi o to, co możemy tutaj zobaczyć dzisiaj, to ja Wam bardzo polecam, żeby tutaj przyjechać albo przyjść piechotą, ale niekoniecznie ze względu na same ruiny. Przede wszystkim ze względu na te widoki, które są tutaj dookoła, bo są naprawdę niesamowite. Można tutaj super odpocząć, jest kilka bardzo fajnych szlaków, więc super czas na odpoczynek, chill, rowery, spacer. Trochę bardziej aktywnie niż tylko winko i miasto Mikulo. No i te piękne widoki, o których Wam wspominałam. A jeszcze najlepsze jest to, że jak będziecie szli tutaj piechotą z Mikulowa, to szlak wiedzie wzdłuż winnic, więc można się przechadzać wzdłuż pól winorośli. Niezwykle klimatycznie. Okolica w ogóle, w której usytuowany jest ten zamek, to takie niewielkie pasemko górskie, Pawłowskie Wrchy. Dla nas jest bardzo charakterystyczne, bo jest niemal identyko z naszą Jurą Krakowską-Częstochowską. Dokładnie takie same wapienie, skałki do wspinaczek. Ruiny gotyckiego zamku królewskiego Diewiczki, również Diewiczy Hrady, Meidberg lub Meidenburg są jedną z charakterystycznych atrakcji wspomnianego pasma Palawskie Wrchy. Zamek jest położony na zachód od wsi Palawa, na stromej skale, niedostępnej z trzech stron. Żeby się do niego dostać, trzeba się przejść około kilometra stromą ścieżką. Pierwotny zamek powstał już w 1222 roku, lecz wkrótce potem uległ zniszczeniu pod koniec XIII wieku. Pierwszym burgrabią zamku feudalnego, który miał strzec strategicznego szlaku handlowego z Mikulowa do Brna i Ołomuńca, był Stiepan z Medlow, przodek rodu panów z Pernsteina. Do dzisiaj zachowały się mury obwodowe z częściowo zasypanymi piwnicami. Z terenu twierdzy rozpościera się przepiękny widok. Na północnym zboczu zamku możecie zobaczyć trzy skalne urwiska. No i jak to z każdym zamkiem, wiążą się tutaj pewne legendy z tym miejscem. Pierwsza, taka najbardziej znana, mówi o tym, że tatarska księżniczka, wędrując tutaj po chrześcijańskim świecie, zawitała do tego zamku.
Pan zamku ugościł ją bardzo dobrze, natomiast w nocy nie mógł oprzeć się chęci posiadania bogactwa księżniczki i wraz ze swoimi poplecznikami zamordował ją, a ciało zrzucił ze stromego klifu. Razem z księżniczką zginęły jej służki i pies, który wiernie bronił swojej pani. Pan zamku nie nacieszył się jednak zbyt długo bogactwem, dlatego bo rano, kiedy się obudził, zobaczył na klifie skamieniałe rzeźby księżniczki i służek, które wpatrywały się w zamek, a pan oszalał. Druga legenda na temat formacji skalnych tego zamku mówi zupełnie coś innego. Podobno powstały one wtedy, kiedy książę Arnulf, właściciel tego zamku, postanowił wydać za diabła najstarszą swoją córkę. Ona jednak wolała zamienić się w skałę wraz ze swoimi siostrami, byle tylko nie dać się wydać za mąż za diabła. No i jest jeszcze trzecia legenda, która mówi, że w zamku mieszkała rodzina pana i córki były nieposłuszne i nie chciały wyprać ubrań na polecenie swojej matki i za karę zostały zamienione właśnie w te formacje skalne. Wiecie, te wszystkie legendy, no to generalnie możemy sobie wsadzić między bajki, ale czymże byłby taki zamek bez przejścia dla Białej Damy? Oczywiście przejście dla Białej Damy też jest. Podobno podczas wojny 30-letniej oblężenia przez Szwedów pan zamku uciekał ze swoimi córkami pod ziemiami. Natomiast dziewczyny zgubiły się i ponoć do dzisiaj tutaj w ruinach krąży w nocy biała dama, która szuka przejścia i wyjścia. Jedyne, co się pokrywa w tej ostatniej opowieści, jest to, że zamek faktycznie został zdobyty przez Szwedów i spalony. Wstęp na ruiny zamku kosztuje 50 koron od osoby dorosłej i 30 koron od dzieci. Mamy nadzieję, że choć trochę udało nam się oddać w tym filmiku klimat tego uroczego miasta o zapachu południa. Na naszym blogu czeka na Was gotowy plan na zwiedzanie południowej części Moraw z polecanymi przez nas miejscami. Znajdziecie tam nie tylko informacje, co zobaczyć, ale także gdzie warto zjeść i zrobić winiarskie zakupy. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, będzie nam niezwykle miło, jeśli zostawicie tu po sobie jakiś ślad w postaci lajka czy komentarza. Subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku.